Cześć, jesteśmy na obozie w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy Was na kolejną edycję naszego talk show z cyklu Co dzieci wiedzą o triatlonie? Zobaczcie, co odpowiadali nasi najmłodsi uczestnicy obozu. Zapraszamy! Co to jest triatlon? Później jest jazda na rowerze, a później jest bieganie. A czy dzieci mogą startować w triatlonie? Tak, mogą. A czym się różnią zawody dla dzieci i dla dorosłych, Sebastian? Ja wiem. Bo dorośli mają trudniejsze, a dzieci mają łatwiejsze. Dorośli są szybsi, mają większe nogi. Na przykład dorośli mają więcej odcinku, na przykład do pływania. Czy jazda dla dorosłych jest dłuższa, dla dzieci krótsza? Jula, czytam w myślach to samo chciałam powiedzieć. A kto wie, co to jest zakładka? Kacper? Żeby sobie coś zaznaczyć. Jakie znacie kluby triatlonowe? Emilka? Jak się ubiera triatlonista? Najpierw się ubiera w piankę. Nie tak, żeby się spocił, tylko jakoś bluzka z krótkim rękawkiem. Że biega i od razu wskakuje do wody, to zakłada piankę. Potem zdejmuje tą piankę. Na kuźnię siatkionu. Czy wiecie, co to jest połówka? Jest coś całe i można odciąć jeden kawałek. Na przykład bieganie ma ograniczony czas. Ten czas się dzieli na pół i dlatego jest krótszy. Seba, co jest potrzebne do startu w zawodach? Nic. Siła? Małość i dobry sprzęt. Jaki jest kolor kuźni triatlonu? Kinga? Dlaczego to jest zielony kolor? Bo jest ładny. Bo to natura. I drzew. I tak dalej. Bo jak się biega, to jest trawa. Ja? To był taki sportowy kolor. No bo jak myślisz, dlaczego mamy zielone koszulki? A co było pierwsze, zielone? Kuźnia czy drzewa? Na początku, gdy Bóg stworzył świat, to drzewa były zielone. Ile lat ma kuźnia? Tak, jak ja się... 6 mam chyba. Tak, właśnie 6 mam to powiedzieć. Kto jest zwycięzcą, jak myślicie? Emilka? Ten, który nie oszukuje i jest najszybszy. Ten, który jest bardzo wysportowany? Nie, nie. To się nie poddaje. Zygzak McQueen. To jest trening spinningowy. Czy się jeździ na nartach? Jeździ się na rowerach. Jeździ się na rowerach. Co to jest pralka triatlonowa? Tam, gdzie kuźnia triatlonu pierze swoje ubrania? Nie wiem tego. Emilka? Pralka, w której się pierze ubrania triatlonowe. Że jest kilka osób i razem biegną? Co trzeba zrobić, żeby zostać triatlonistą? Trzeba umieć jeździć na rowerze, pływać i biegać. Dużo ćwiczyć? Nie wiem. Dużo trenować, trzeba się nie poddawać. Jeździć i ćwiczyć. Kto chciałby zostać triatlonistą? A dlaczego, Seba? Nie wiem. Bo chcę biegać. Ja lubię być sportowcem. Bo też chcę biegać. Chciałbym być w triatlonie. A jak myślicie, po co dorośli trenują? Po co wasi rodzice trenują? Żeby być silnym i żeby móc wystartować w triatlonie. Żeby mieć dobrą kondycję. Żeby mieć bicepsy? Być szybszy i bardzo dobrze. Żeby być silnym. Żeby umieć szybciej biegać, jeździć na rowerze i pływać. A czy wasi rodzice dużo trenują? Moja mama nie. Jak rozumiecie nazwę kuźnia triatlonu? Sportowany klub, taki, że dużo się ćwiczy. Kto wie, co to jest trenażer? Nie wiem. Nie wiem. Czy sportowcy mogą pić alkohol? Czasami tak. Nie. A dlaczego? Bo wtedy mogą nie kontrolować swojego umysłu. Grawa w sumie w domu pije piwo codziennie. Nawet dwie butelki. Bo przyszłam na dietę, jak pije alkohol, to im brzuch boli. Kim jest trener? Pan, który uczy różnych liderów.
człowiekiem. Jest przewodnikiem. Jest przewodnikiem i utywa sen. Przewodnikiem po sprawności. Jest takie rzeczy. Jest. Tak jak ty. Kto już nie biega, tylko woli uczyć innych. Czym powinien charakteryzować się dobry trener? Gwizdkiem. Sportowany musi być. Musi umieć pływać, biegać. I wszystko to jest, wszystkie sporty. Co w waszym domu mówi się o trenerze? Moja mama mówi o trenerze, że jest super na ćwiczeniach. Może mówi, a może nie, ale nie słyszałam. Czy wasi rodzice są bardzo zmęczeni po treningu, że wracają do pokoju? Mój tata, no nie wiem, tak średnio. Może czasami średnio, a czasem bardzo nawet. I co to jest tętno? No i że tak ci pulsuje. Czy tak, muszę się mieć tutaj, wiesz? A ja nie wiem, co to jest. Co to jest siła? Siła! Siła! Super. Jestem Kacper z Bydgoszczy. Jestem Emilka i pochodzę z Warszawy. Jestem Sebastian i schodzę z Warszawy. I ja przychodzę z Warszawy i mam na imię Kinga. Jestem Pola i przychodzę z Warszawy. Julka Händel, Warszawa. Amelka Mertlin, Warszawa. Zosia Händel, Warszawa. Kamil Lewi, przychodzę z Warszawy. Co to jest coś, coś tam? Po co? Dorośli. Dorośli. Trenują. Jak się ubierają triatloniści? Co? Czy chciałbyś być triatlonistą? Tak. Tak.